robimy, chcemy jeszcze więcej. Od was to zależy. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Niech każdy doda swoje ziarnko i będzie wielkie dobro, a Pan Bóg na pewno nam kiedyś to wynagrodzi. Bóg zapłaci. Przed nami felieton Myśląc Ojczyzna, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Wartość słowa czy emocji? Szczęść Boże Państwu. Tydzień temu próbowałem przywołać kilka przykładów ukazujących dyskryminację ludzi nauki we współczesnej rzeczywistości. Tych przykładów, obok profesora Smyczyńskiego, Nalaskowskiego czy pani profesor Budzyńskiej, jest o wiele więcej. Sam proces dyskryminacji rozpoczyna się z reguły od oskarżenia ludzi realnie i realistycznie myślących i formułujących swój realizm w poglądach. Oskarża się tych ludzi o homofobię, o ideologię anti-choice, o dyskryminację, o nietolerancję albo o coś bliżej nieukreślonego, ale jednak uznanego za jednoznacznie złe. Pytanie, które można postawić, brzmi: przez kogo i dlaczego uznanego za złe? Kto decyduje o tym, że moje poglądy wyrastające z realizmu, z rzeczywistości, z poznania prawdy, że one są poglądami niewłaściwymi? Oczywiście we wszystkich tych aktach dyscyplinarnych pojawiają się oskarżyciele. Na przykład w ostatnim znanym nam przypadku pani profesor Budzyńskiej to była grupa studentów drugiego roku studiów. Na marginesie, kiedyś właśnie innej grupie innych studentów, drugiego roku innych studiów, jednego z wiodących uniwersytetów o statusie uniwersytetu badawczego, postawiłem jako warunek zaliczenia poprawki zadanie. Proszę Państwa, proszę podać pełną nazwę przedmiotu, z którego piszecie Państwo zaliczenie, oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. Połowa tych światłych, młodych ludzi nie odpowiedziała na to pytanie poprawnie. Nie przesądzam oczywiście, ale to studenci o podobnych kwalifikacjach mogą dzisiaj oskarżać profesora uczelni. Dlaczego tak się dzieje? A raczej dlaczego tak dziać się może? Cały rok to powtarza i nikt nie wydaje słucha. Wydaje się, że oto na naszych oczach dokonało się bardzo znamienne i zarazem bardzo niebezpieczne przejście od horyzontu galeria stara, słowa, stara art gallery, do wolności ekspresji. Stara. Do niedawna co, funkcjonowało w przestrzeni filozofii, w przestrzeni różnych sporów, pojęcie wolności słowa, freedom of speech, które pozwalało na wyrażanie poglądów w kategoriach wypowiedzi. No właśnie w kategoriach wypowiedzi, a wypowiedź podlega ocenie w kategoriach prawdy. Dzisiaj natomiast o wiele przebywa bardziej w szpitalu w Bordeaux, w pokoju odizolowanym od reszty oddziału. Teraz trzeba ustalić osoby, z którymi chory kontaktował się. Ale co tak stało się z lekarzem? Doktor Karl Molik ze szpitala w Bordeaux mówi: wszystkie objawy wskazują na infekcję wirusową, pochodzą są z Chin, z regionu Wuhan. Ordynator oddziału zakaźnego szpitalu Bichat w Paryżu, gdzie umieszczono drugiego chorego, podkreśla, że służby medyczne są przygotowane na ewentualne kolejne takie przypadki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A władze lotniska Chopina w Warszawie reagują na zagrożenie wirusem z Chin. Port wprowadził obowiązek wypełnienia tzw. formularzy lokalizacyjnych. Dotyczą one wszystkich pasażerów, którzy przylatują bezpośrednio z Chin. Lotnisko Chopina w Warszawie jako jedyne w Polsce oferuje bezpośrednie połączenia z Chinami. Szykują się poważne utrudnienia na zakupie. Mieszkańcy miejscowości Krzyszkowice, leżącej na trasie Kraków-Myślenice, planują na dziś protest. Domagają się budowy bezkolizyjnego skrzyżowania i zamierzają blokować jezdnię, mówi Waldemar Kleszcz, jeden z mieszkańców planujących udział w proteście. Jakby w taki miękki sposób próbujemy zwrócić na siebie uwagę od lat. No niestety ten miękki sposób nie przynosi efektu. Protest jest legalny, protest jest zarejestrowany. Będzie wyglądał w ten sposób, że mieszkańcy będą się poruszać pasami w jedną w drugą stronę.
stronę. Będzie ruch na Zakopiance blokowany przez kilkanaście minut. Po tych kilkunastu minutach przechodzenia będzie ruch puszczany znowu na kilka minut i tak cyklicznie od godziny 8 do godziny 11. Skrzyżowanie będzie zbudowane, przypomnieje z kolei Tomasz Pałasiński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W Krzyszkowicach wiemy wszystko i w Krakowie i ta informacja dotarła także do Warszawy. Sama blokada i też dodatkowo w tym terminie uderzy tylko w niewinnych ludzi podróżujących na ferie. Myślę, że nie przyniesie już w tym momencie aż takiego zwrócenia uwagi, na jakim zależało, bo ta uwaga już skierowała się na Krzyszkowice. Przypomnijmy, blokada potrwa od 8 do 11, a kierowcy mogą w tym czasie skorzystać z objazdu drogą krajową nr 52 przez Krzyszkowice i Krzywaczkę, a potem wojewódzką 955 przez Rudnik i Jawornik. Pewno za pogody w sobotę na północy słabe opady deszczu lub mżawki, w Bieszczadach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem miejscami może utrzymywać się mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W dzień temperatura od 2 do 5 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 5. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Piotr Wąs, dobry wieczór. Zaczynamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Premier złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego. Powiedzieć, że wobec tej uchwały Sądu Najwyższego są jakieś zastrzeżenia, to tak jakby nic nie powiedzieć. Instytut Pamięci Narodowej uruchomił serwis internetowy poświęcony obozowi Auschwitz-Birkenau. To jest jedna z wystaw elementarnych do pobrania w języku polskim, w języku angielskim. A we włoskiej prasie ukazał się dodatek o człowieku, który odkrył Holokaust, czyli o Janie Karskim. La Republika poświęca postaci Jana Karskiego także obszerny tekst. LOT przyjmuje niemiecką linię lotniczą Condor. Ta ekspansja LOT-u jest rzeczywiście symboliczna, jest czymś, co napawa nas dumą. To najważniejsze informacje dnia w skrócie, a szczegóły już za chwilę. Zapraszam. Polskie Radio 24. Północ, południe. Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów prawa, które zostały użyte do badania uchwały przez Sąd Najwyższy. Przypomnijmy, wczoraj na wspólnym posiedzeniu trzy izby tego sądu zdecydowały m.in., że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. Jak mówił dziś szef rządu, uchwała ta budzi dużo wątpliwości prawnych. Powiedzieć, że wobec tej uchwały Sądu Najwyższego są jakieś zastrzeżenia, to tak jakby nic nie powiedzieć. Bardzo wielu prawników, również takich, którzy znakomicie orientują się w tej materii, wskazuje na bardzo poważne zastrzeżenia. Rozstrzygnąć tego typu spór kompetencyjny jest władny wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. Ta sprawa jest bardzo poważną sprawą, ponieważ część sędziów Sądu Najwyższego przypisuje sobie prawo z jednej strony w ten sposób do stanowienia prawa, podczas gdy takie prawo ma wyłącznie Sejm i Senat w porządku konstytucyjnym państwa polskiego i stąd moje bardzo poważne wątpliwości co do tej uchwały. Ale po drugie, Sąd Najwyższy przypisuje sobie również kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, czyli rozstrzygania czegoś, do czego powołany jest wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. To druga moja podstawowa wątpliwość i wreszcie trzecia w takim bardzo podstawowym czytaniu Konstytucji, jak ją wiele razy przeczytałem, artykuły 144, 179 akurat w tym przypadku, moim zdaniem są jasne, ale niech Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie. Te artykuły mówią o tym, że to pan prezydent jest ostateczną instancją, która powołuje sędziów. Mało tego, jeżeli następują jakiekolwiek nieprawidłowości w powoływaniu na wcześniejszych etapach procedury, to prerogatywa prezydenta sanuje te nieprawidłowości, a można przecież zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2017 roku powiedzieć, że to właśnie poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa ze względu na kadencyjność, w jaki sposób ona była wcześniej niewłaściwie rozumiana, była powołana z uchybieniami proceduralnymi. Jednak przyjmujemy, że to właśnie pan prezydent ma tę ostateczną prerogatywę, bo to wynika bezpośrednio z Konstytucji. Ale niech to również rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Dlatego składam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który ma na celu
uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości i zlikwidowanie tej sytuacji, w którą niestety możemy zostać niejako wbudowani. Sytuacji chaosu prawnego, bałaganu prawnego, sytuacji, która jest bardzo niebezpieczna dla porządku prawnego i dla ustroju Rzeczypospolitej. Tak, złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego argumentował premier Mateusz Morawiecki. Wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego nastąpiła po wcześniejszej decyzji prezes Trybunału Julii Przyłębskiej o zawieszeniu posiedzenia. Z tego powodu, jak mówił rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Piotr Falkowski, nie jest jasne, czy uchwała jest skuteczna, a w tej sytuacji Trybunał jest jedynym ciałem mogącym rozstrzygnąć obecną sytuację. Jeżeli wniosek premiera do tego zmierza, żeby Trybunał możliwie jak najszybciej zabrał głos, rozstrzygnął, zamknął ten spór, to tym lepiej. Piotr Falkowski przedstawił też stanowisko Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w którym stwierdza się m.in., że do powołania sędziego ma prawo jedynie prezydent. Po pierwsze, oświadczamy, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynym podmiotem uprawnionym do powołania na urząd sędziego. Po drugie, istotą tego powołania jest prawo i obowiązek sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Odsunięcie sędziów od orzekania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w artykule 188 ust. 2 Konstytucji. Okoliczności tam wskazane nie wystąpiły. Po trzecie, powstrzymanie się od czynności orzeczniczych stanowiłoby naruszenie ślubowania sędziowskiego złożonego wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeniewierzenie się aktowi powołania i prowadziłoby do uchybienia godności sędziego. Krajowa Rada Sądownictwa także skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów proceduralnych, które pozwalają podważyć uprawnienia do orzekania sędziów powołanych przez prezydenta na wniosek obecnej KRS. Zastępca rzecznika prasowego Rady Jarosław Dudzicz po posiedzeniu KRS-u poinformował, że do Trybunału złożono jeszcze jeden wniosek o stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały połączonych trzech izb Sądu Najwyższego jako zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Złożyliśmy wniosek o to, żeby Trybunał udzielił nam zabezpieczenia i stwierdził, że tymczasowo ta uchwała Sądu Najwyższego jest bezskuteczna. My nie oceniamy, proszę Państwa, w tej chwili tego, jak ta uchwała, czy ona zapadła z naruszeniem prawa, jak twierdzą inni, czy zgodnie z prawem, bo już, jak Państwo wiecie, mamy zarysowany tutaj spór co do tego, czy w ogóle zaistniał spór kompetencyjny i czy Sąd Najwyższy mógł taką uchwałę wczoraj podjąć. My tego nie oceniamy w tej chwili. Wczoraj, chwilę po decyzji Sądu Najwyższego, Sejm opowiedział się za nowelizacją ustaw o sądach powszechnych i o Sądzie Najwyższym. Tym samym Izba odrzuciła uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o jej odrzuceniu. Nowelizacja, przypomnijmy, wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za podważanie wyboru sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak mówi dziś w radiowej jedynce, że przygotowana przez PiS nowelizacja jest wyrazem dążeń obywateli. Tu chodzi o to, czyja jest Polska, do kogo ona należy. Czy należy do obywateli polskich, którzy w demokratycznych wyborach wybierają kierunek, w którym ma iść ich kraj. I na przykład chcą, żeby sądy działały lepiej. Wybierają ugrupowanie, które to głosi, które chce to realizować. W wyborach dają wyraźny sygnał, idźmy tą drogą. Z kolei minister Michał Woś ocenił, że w obliczu przyjętej przez Sejm nowelizacji uchwała Sądu Najwyższego jest niewiążąca. I w tej ustawie wyraźnie jest przesądzone, że podważanie statusu sędziego, czyli to, co było tą wątpliwością, to na kanwie czego być może ten ewentualny spór kompetencyjny by powstał, ta ustawa przesądziła, że nie ma tej wątpliwości. To znaczy, ktoś, kto jest powołany przez prezydenta, jest sędzią i nie można kwestionować jego statusu. A jakieś wymyślanie czegoś nieznanego w polskim prawie, czyli statusu sędziego nieorzekającego, to co to jest? 500 sędziów w Polsce będzie nic nie robić? To jest kuriozum tego dokumentu wydanego przez Sąd Najwyższy, bo doprowadza do absolutnego chaosu i anarchizacji w państwie. Część opozycji chciałaby spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, które dotyczyłoby szeroko rozumianych reform w sądownictwie. W Polskim Radiu 24 mówił o tym Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak podkreślił, rozmowa mogłaby doprowadzić do wypracowania kompromisów w tych kwestiach. Bo jeżeli różne strony będą upierały się przy swoich racjach, na tym cierpieć będą obywatele, którzy z różnych powodów znaleźli się przed wymiarem sprawiedliwości. Nie możemy do tego dopuścić.
wielu polityków uważa się za patriotów. To jest właśnie wymiar patriotyzmu, który możemy udowodnić. I taka poważna rozmowa z prezydentem może być nie tylko sposobem na rozwiązanie tych kwestii, ale także takim sygnałem do naszych rodaków, że jeszcze nic jest straconego, że są poważni politycy w tym kraju, którzy chcieliby na przykład zastosować kompromis, a kompromis wiemy, na czym polega, że każda ze stron musi się wycofać, chociażby po części ze swojego miejsca. Ludowcy apelują także o kontynuowanie spotkań w ramach tzw. okrągłego stołu na temat sądownictwa. Niedawno PSL zorganizowało takie spotkanie z udziałem ekspertów. Przeciwny takim debatom jest wicepremier Jacek Sasin, a powody tłumaczył w rozmowie z Radiową Trójką. To do niczego nie doprowadzi, to byłaby tylko taka kolejna arena do tego, żeby odbyć pewien polityczny teatrysk. Musiałoby się to skończyć polityczną awanturą. Nie o to w tej sprawie chodzi. Niech każdy przestrzega tutaj prawa i swojej roli. Nowelizacje ustaw sądowych trafiły już na biurko prezydenta. Minister Krzysztof Szczerski powiedział, że Andrzej Duda jest zwolennikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a dokument będzie teraz analizowany w kancelarii głowy państwa. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarze już w zeszłym tygodniu stwierdzili, że potrzebne są środki tymczasowe i zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji z października ubiegłego roku.